Dzień dobry. Czy znaleźliby państwo może chwilę na porozmawianie o naszym panu i zbawcy? Nyzowie i siłach otchłani. Albowiem nasz ulubiony ośmiorniczy kolega może już niedługo do nas wrócić. A kiedy mówię niedługo, to mam na myśli naprawdę niedługo, bo być może nawet w następnym dodatku. Ale skąd to wiadomo? Kto, gdzie i z kim i jak długo? To są rzeczy, które rozstrzygniemy już dziś. Tak więc zapraszam na seans. Zacząć musimy tu od streszczenia fabuły dodatku aktualnego Dragonflight. Po przebudzeniu smoczych wysp powracają na nie smocze aspekty, które utraciły swoją moc w dodatku Cataclysm. Wraz z ich powrotem uwolniona zostaje Rashagev, której z kolei udaje się uwolnić resztę swoich pobratymców z więzienia aspektów. Wszyscy oni zwą się inkarnatami i w ogromnym skrócie nie lubią oni sił tytanów i ich porządku na Azeroth. Na potrzeby tego filmiku interesują nas dwaj z nich. Fyrak, władający żywiołem ognia, i Iridikron, władający mocami ziemi i jednocześnie przywódca inkarnatów. W drugim rozdziale Dragonflight inkarnatom udaje się dostać do podziemnych jaskiń Smoczych Wysp, gdzie znajduje się ukryta baza Neltariona, to znaczy Deathwinga pokonanego w kataklizmie. Jest ona pełna jego sekretów, w tym magicznego eksperymentu zwanego Shadowflame, który jest mieszanką magii otchłani i ognia. I ten Shadowflame jest kluczowym elementem naszej układanki. Przypomnieć należy, że korupcja Neltariona wynikła wprost z zawiązania mrocznych paktów z przedwiecznymi bogami, to znaczy właśnie Oldgadami, takimi jak Nyzoth. I stąd też właśnie znajdujemy wielką esencję Shadow Flame'u w jego bazach, ponieważ to właśnie on doprowadził Neltariona do szaleństwa i stania się Deathwingiem wiele lat temu. I po tych wszystkich latach Shadow Flame zostaje odnaleziony przez Fyraka, który wchłania jego moc, tak jak poinstruował go jego przywódca Iridikron. I dzieje się coś dziwnego. Już sam Sabellian, raniony przez Shadow Flame, rzecze, że w czasie oparzenia zaczęły jego myśli przejmować otchłaniowe szepty. Czyli to samo, co stało się z Neltarionem. No i logicznie patrząc, dziać się musi też z Fyrakiem, owładniętym teraz Shadow Flame'em. Blizzard dał nam na to nawet bardzo mocny hint w postaci cinematika z 10.1.7. Przyjrzyjmy się uważnie. What do you want? I know what your flight is hiding. A fledgling world tree. Locked away in your emerald dream. And you are going to take me there. I will never betray my kin. Let me be clear. I will kill every dragon who stands between me and the power in that great tree's heart. You can save them. Just let me in. Wpuść mnie. W moment mówienia tego, Shadow Flame pojawia się w oczach Fyraka i można by wręcz odnieść wrażenie, że przemawia przez niego jakaś podwójna świadomość, jakby ktoś jeszcze inny mówił jego głosem. Ciekawe kto. A więc Fyrak chce dostać się do szmaragdowego snu, aby dostać się do świeżo posadzonego drzewa świata, Amyrdrasil, co zresztą jest głównym wątkiem fabularnym patcha 10.2, który na stan nagrywania tego filmiku jest jeszcze przed nami około 2 miesiące. To jest bardzo istotne i nawet mi to z początku umknęło. Fyrak nie chce spalić czy zniszczyć Amyrdrasil. Fyrak chce dostać moc drzemiącą w sercu tego drzewa. I Shadow Flame ma być ku temu instrumentem. Ale tak naprawdę to Shadow Flame, to znaczy otchłań Oldgadzi, to oni chcą dostępu do drzewa Amyrdrasil. Pytanie brzmi, dlaczego? Co to za moc? Gdy pokonaliśmy Rashagev w pierwszym rozdziale Dragonflight, nie udało nam się zapobiec uwolnieniu reszty inkarnatów. To skutkuje naradą smoczych aspektów. Alexstrasza twierdzi, że Iridikron pod koniec pierwotnej wojny pomiędzy nimi zawarł straszliwe układy z mrocznymi mocami, zapewne w momencie, gdy wiedział, że przegra.
Jego pobratymcy prawdopodobnie nawet nie są świadomi, jak bardzo głęboko sięgnęła jego desperacja. Chodzi oczywiście o układy z mocami otchłani, ale również na przykład infinitami, to znaczy smoczym szczepem zrodzonym z wypaczonej wersji Nozdormu zwanego Murozondem, którzy próbują namieszać w liniach czasowych. A więc jesteśmy półtorej patcha później i wychodzi czasopodróżniczy mega dungeon Dawn of the Infinite, w którym Chromie zapobiega przeznaczeniu Nozdormu, to znaczy staniu się Murozondem, jednakże ceną tego jest sukces Iridicrona, któremu udaje się dostać swój cel, jakim była odchłaniowa esencja Galakronda. Tell me, little one, have you ever questioned why the Titans preserve this timeline? The Titans safeguard our world from monsters like you! Your faith means nothing to them. As you burn in the flames of my brother's wrath, they will not come. All they wanted was our world. With this, the Harbinger will pry it from their grasp. And when the Titans come to reclaim their prize, I will be waiting. Swoją drogą, kurde, jakim Iridicron jest świetnym vilanem w porównaniu z sami wiecie kim. Cały temat Tytanów i tego, czy oni rzeczywiście nas chronią, to jest kwestia na zupełnie osobną lore bombę. To, co tutaj jest ważne, to to, że Iridicron zaabsorbował esencję głodu Galakronda, jednocześnie, nawiasem mówiąc, spełniając oryginalne obawy Aleksstraszy z samego początku dodatku. And if Iridicron's hunger is unleashed, then we have no choice. Ta esencja, ten głód, który kierował Galakrondem, to właśnie jest coś, co zaabsorbował Iridicron. Gdy na koniec cinematika Iridicron wchodzi do odchłaniowego portalu, to jeśli uważnie się przejrzymy, zobaczymy w nim pewną postać kobiety z elfimi uszami. Któż to jest? Odpowiedzi na to pytanie dostarczyć nam może pewna szczególna książka znaleziona przy nagach obecnych na Forbidden Reach, to znaczy tam, gdzie uśpieni byli draktyrzy. Jej treść jest następująca. Powstańcie, powstańcie. Nasza królowa wzywa nas spoza cienistej zasłony. Opuściła gwiezdny krąg i opływa w swej wiecznej chwale. Wyczekiwany przez nas czas jest blisko. Nawet teraz Herald gromadzi dzieci pierwszego ciała, mięśnia, by odzyskać to, co stracone. Muszą pamiętać swe przysięgi i służyć tym, którym przysięgli wierność. Podczas gdy oni trudzą się w głębinach, my wyruszymy na wybrzeże Krainy Smoków, na błogosławioną wyspę, gdzie łamacz świata po raz pierwszy przyjął szepty. Gdy jedna burza przemija, inna się wznosi. Pochodnie zostały zatlone. Sekrety, które pogrzebał, posłużą za sztylet wbity w serca jego braci. Herald rzecze o pierwotnej sile pragnącej kresu mocy porządku. Taki gniew może zostać zgięty ku naszym potrzebom. Głód zagubiony w wiekach zostanie odzyskany. Mroczne serce pozostawione złamane teraz czeka, by zostać wzięte. Tylko gdy te rzeczy się ziszczą, Herald wypełni ostateczną przepowiednię i ukończy przebudzenie. Tylko wtedy nasza królowa powróci, by rządzić nad oceanami, niebem i ziemią. Musimy się przygotować. Powstańcie, powstańcie. Jako że na szczęście jestem certyfikowanym lingwistą języka odchłaniowego, prawie całość tego tajemniczego tekstu jesteśmy w stanie zdekodować, a pomogą nam w tym szepty sługi Nyzofa, Ilgnofa, oldgadowej aberracji, którą poznaliśmy w Legionie w rajdzie Szmaragdowy Koszmar. Mowa więc o szeptach sprzed 7 lat naszego ziemskiego czasu. Podmiot liryczny naszego wiersza mówi o dwóch postaciach. Harbinger, którego przetłumaczyłem jako Herald, oraz o swojej królowej. Jako że posiadacz księgi, to znaczy adresat tekstu, jest nagą, to w zasadzie pewność mamy, że rzeczoną królową musi być sama Ajara. Potwierdza to również stwierdzenie, że opuściła ona gwiezdny krąg, to znaczy Circle of Stars, o którym wielokrotnie była mowa w innych oldgadowych szeptach, jak ten naprowadzający nas na Nyzofa. To find him, drown yourself in the Circle of Stars.
I faktycznie Nyzoth był w tym tak zwanym Circle of Stars wraz z Ajarą. Królowa ta ma powrócić, by władać oceanami, niebem i ziemią. Ajarę ostatni raz widzieliśmy po jej uwolnieniu z Nyalothy, po którym stwierdza, że dość ma wysługiwania się pośrednikami, to znaczy Nyzothem, i że czas się skontaktować z prawdziwymi jego władcami, to znaczy władcami mocy otchłani. I to by się zgadzało. Weszła z nimi we współpracę i obejmie rządy nad oceanami, gdy jej władcy nadejdą. Drugą postacią jest Herald, który aktualnie gromadzi pierwsze dzieci klątwy ciała Old Godów. To jest wątek, do którego szerzej wrócimy przy filmiku o kłamstwach Tytanów, ale tak naprawdę po wykluczeniu Ajary mamy pewność, że ten Herald to właśnie ta postać z portalu Iridikrona. I jest to raczej na pewno nikt inny jak nasza ulubiona, najukochańsza, najpiękniejsza Najfu Zalatav. Otchłaniowy byt, który poznaliśmy, gdy ta była uwięziona w rytualnym sztylecie Zalatav, który był artefaktem Shadow Priestów w Legionie. Zalatav więc jako herald przybycia władców otchłani na nasz świat rzecze o pierwotnej sile pragnącej kresy mocy porządku, która zgięta może być ku im potrzebom. I z całą pewnością chodzi tutaj o inkarnatów, w tym właśnie Iridikrona, który nawiązał z otchłanią współpracę. Głód zagubiony w wiekach zostanie odzyskany. Z całą pewnością chodzi tutaj o esencję głodu Galakronda, zagubionego w czasie, który właśnie został odzyskany. Mroczne serce pozostawione złamane, teraz czeka, by zostać wzięte. My, czyli Nagi, wyruszymy na wybrzeża Krainy Smoków na wyspę, gdzie Łamacz Światów, to znaczy Deathwing, wcześniej Neltharion, pierwszy raz usłyszał szepty, jak widzieliśmy zresztą na cinematiku Legacies. Gdy jedna burza przemija, to znaczy Rashageth, dosłownie władająca mocą burzy, inna się wznosi, to znaczy następny dodatek. Sekrety, które Deathwing pogrzebał, to znaczy Shadowflame, posłużą za sztylet wbity w serca jego braci, to znaczy aspektów. I teraz uwaga. Trzy niepozorne słowa, które są w istocie najważniejszym fragmentem tej księgi, pochodnie zostały zatlone. W tych trzech niewinnych słowach znajduje się największa bomba w tym tekście. Cóż nam bowiem Il'Gynnoff szepcze od czasów Legionu? Five keys to open our way. Five torches to light our path. Five lanterns now darkened. The flame they seek will light the master's way. A więc mamy pięć pochodni czy latarni, które oświetlą drogę siłą otchłani. Są one kluczami do otwarcia tej drogi, co też zapamiętajcie. Przez ostatnie lata szepty te nie dawały spać po nocach lore freakom warcraftowym i raz myśleliśmy, że chodzić może o pięć filarów stworzenia z Legionu, albo może pięć sigilów covenantowych z Shadowlands. Nie, moi drodzy. Te pochodnie to w istocie pewna niewinna rzecz, którą poznajemy dopiero w Dragonflight. Tak zwane Oathstone, to znaczy kamienie przysięgi, które stanowiły symbol mocy aspektowych nadanych przez Tytanów i które aktywujemy na nowo w czasie levelowania na Smoczych Wyspach. Alekstrasza stwierdza, że wygasły one wraz z utratą mocy aspektów pod koniec kataklizmu. I zwróćcie uwagę, Il'Gynnoff na moment końcówki Battle for Azeroth nazywa je teraz wygaszonymi, bo teraz są one faktycznie wygaszone. Ale wtem nadchodzi Dragonflight, my pomagamy je zapalić na nowo, by aspekty mogły odzyskać swoje moce, po czym dostajemy w twarz oldgodowym tekstem mówiącym o pochodniach, które zostały zatlone. I to właśnie one są kluczami, które oświetlą drogę mocą otchłani. W tym wszystkim, oprócz pięciu kamieni przysięgi dla każdego smoczego aspektu, jest jeszcze jeden, jakby główny Oathstone, który zwie się Mother Oathstone, który będziemy nazywać kamieniem matką. W Dragonflight staje się coś dziwnego. Gdy zatliliśmy wszystkie pojedyncze kamienie, Alekstrasza chciała odpalić właśnie ten finalny. To jednak nie zadziałało. I narracja odwraca naszą uwagę szydzącą z nas Rashageth, ale jednocześnie z tego, co Rashageth mówi, nie wynika jakkolwiek, że miała ona z tym coś wspólnego. I tutaj wchodzi w obraz cała historia związana z przywróceniem Strażnika Tyra, która rozciąga się przez całe Dragonflight.
Raz jeszcze, więcej o niej powiemy przy Tytanach. Tutaj po prostu skróćmy ją do tego, że aby aktywować ten główny kamień matka i przywrócić moc aspektów, aktywować go, moją spekulacją, musi tytaniczny Keeper. A Tytani takowe zabezpieczenie wprowadzili, aby mieć nad wszystkim kontrolę. Na podobnej zasadzie, jak Neltarion sprawował kontrolę nad Draktyrami za pomocą tytanicznego narzędzia tej rękawicy, zwanej Oathbinder. Jeśli to wszystko wam jeszcze nie rozwaliło głowy, to dajcie mi tu jeszcze jedną szansę. Co wy na to, żebym wam zaspoilerował finał historii Dragonflight, zapewne patcha 10.2.5, który będzie bezpośrednim przewodnikiem do nowego dodatku. Pamiętacie, jak mówiłem, żebyście zapamiętali, że te pochodnie, czyli te Oathstone'y, jednocześnie stanowią klucz? The Lord of Ravens will turn the key. Od zawsze, to znaczy od początku Legionu, uważam, że jedynym sensownym kandydatem pasującym do opisu Władcy Kruków jest tytaniczny Keeper poznany w tym samym dodatku, Odyn, który jest jednocześnie tym jednym strażnikiem, który lata temu sprzeciwił się nadaniu mocy aspektów smokom, przez co odciął się od reszty Keeperów z Ulduaru. I to właśnie być może Odyn posiada tę moc, to uprawnienie, aby aktywować tego typu Mother Oathstone, aby aspektom przywrócić moc. A tym samym Władca Kruków przekręciłby klucz, który oświetli drogę siłą otchłani. Albo ewentualnie, oczywiście, Tyr, którego powrót jest całkiem możliwy, patrząc na dzieje tego questline'u. Jeśli więc w nadchodzących patchach Dragonflight zobaczycie Odyna, to przypomnijcie sobie moje słowa. Ale no właśnie, co się właściwie do cholery stanie na koniec dodatku Dragonflight? W patchu 10.2 wchodzimy do szmaragdowego snu, aby powstrzymać Firaka przed zagarnięciem mocy znajdującej się w sercu Amidrasil. Jest to świeżo posadzone drzewo świata, którego nasienie, to znaczy prawdopodobnie to właśnie serce, stworzone zostało w Shadowlands przez Elun i Królową Zimy i napełnione jest ono duszami nocnych elfów poległych przez spalenie Tel Drasil w Battle for Azeroth. Rozsądne jest więc chyba założenie, że ta moc, której chce Firak, ma jakiś związek m.in. z Elun. Przez to, jak mało na dzień dzisiejszy wiemy o bycie, jakim stanowi Elun, bardzo ciężko jest mi tu wypracować jakąś sensowną teorię, ale zupełnie szczerze, moim zdaniem nawet nie to jest kluczowe. Bo to, co jest ważne, to tak naprawdę nie to, czego chce dostać Firak, a raczej co osiągnąć chce Otchłań, posługując się Firakiem napełnionym Shadow Flame'em. I na tak postawione pytanie, cóż. Wydaje się więc, że Otchłań chce się dostać do wnętrza Azeroth poprzez Amidrasil. Co więcej, zauważmy, że stać się to może nawet w sytuacji, gdy Firaka w 10.2 pokonamy. Wystarczy, że ten jakkolwiek zajmie drzewo Amidrasil Shadow Flame'em. Co to dokładnie oznacza? To znaczy, czy Azeroth się w ten sposób z Uld gadzi, czy może Otchłań dostanie jakiś tam wejściowy dostęp do środka, do jej duszy, czy cokolwiek? Ciężko stwierdzić. Natomiast jest inny otchłaniowy wątek, który moim zdaniem musi iść jakoś w parze z tym wszystkim tutaj. Szmaragdowy koszmar. Jest to spaczona przez Old Gadów część szmaragdowego snu, który jakby zdusiliśmy na początku dodatku Legion, gdzie poznaliśmy zresztą Ilgenofa. Generalnie wszystkie okoliczności naszego wielkiego zwycięstwa tam są super podejrzane. Sama nawet Zalata w dwóch miejscach sugeruje, że po pierwsze, taktyka Zabiusa jest strasznie bez sensu, bo mógł on po cichu, stopniowo rozszerzać koszmar, a zamiast tego zrobił Raban, który skierował na niego uwagę. I patrząc po historii porażek Zabiusa, po tym jak on skacze od jednego pana do drugiego, ponieważ przypomnijmy, że wcześniej on służył płonącemu Legionowi chociażby, Zalataf jest zdziwiona, że Nyzoth w ogóle wybrał sobie tak biednego, słabego czempiona. No chyba, że coś innego jest na rzeczy. Or is there something else at play?
I jak to z Voidem, z całą pewnością założyć możemy, że coś innego zdecydowanie było na rzeczy. Moim zdaniem Nyzow od początku liczył się z tym, że Xavius przegra, a my zwalczymy szmaragdowy koszmar, a nawet, co wytłumaczę jeszcze później, że przegra i sam on, sam Nyzow, dodatek później. Moim zdaniem głównym celem Nyzowa było wywabienie aspektu Izery po to, aby Xavius ją ranił filarem kreacji, który się zwał Łzoł Elun i który spowodował jej koszmarową korupcję, jak i potrzebę zabicia. Dlaczego? No, to jest świetne pytanie. Jakby się nad tym zastanowić, to właściwie jest to dosyć proste, tylko trzeba spojrzeć na ten taki szerszy obraz, to znaczy trzeba na to spojrzeć tak, jak siły otchłani na to patrzą. Jeśli ktoś sobie prześledzi całą historię związaną z Izerą od Legionu, to dojść do wniosku musimy, że długofalową konsekwencją śmierci Izery w Legionie było stworzenie w Shadowlands tego nasienia Amyrdrasil właśnie, którego Void teraz chce. To jest raz, a dwa, patrząc na wydarzenia Dragonflight, które znowu są konsekwencją tej śmierci Izery w Legionie, spowodowało to również, że Malfurion jest teraz uwięziony w Ardenwild i nie może nam pomóc w szmaragdowym śnie, która jest jego domeną. A dlaczego został, że tak powiem, przymocowany do Shadowlands? Po to, aby Izera mogła powrócić na Azeroth, by nam pomóc. I potencjalnie przeszkodziłby on w planach otchłani związanych z szmaragdowym snem w patchu 10.2. I dlatego właśnie Nyzow ma w dupie Zawiusa i porażkę koszmaru w Legionie, ponieważ ta porażka była wpisana w plan. Prawdziwym planem, prawdziwym celem Nyzowa było zrobienie przez Zawiusa takiego rabanu, aby przyszła tam Izera i żeby on mógł ją uśmiercić. Aby w dużo dalszej konsekwencji to spowodowało, że Malfurion jest uwięziony w Shadowlands. Pomiędzy tymi dwoma rzeczami jest bezpośredni związek przyczynowy. To tak jak gracie w szachy i wystawiacie pionka po to, żeby został zbity przez wrogą królową, żebyście wy mogli wyeliminować królową. Pionka straciliście, ale wróg stracił królową. Zawius jest pionkiem, a Malfurion królową. Pod koniec Emerald Nightmare, gdy pokonujemy już Zawiusa, dzieje się tam bardzo tajemnicza i subtelna rzecz, która do dziś po latach nie jest w żaden sposób wyjaśniona, a jest intrygująca jak cholera. W tej końcowej części rajdu, jak już jesteśmy w szmaragdowym śnie, jest tam taka mała jaskinia i widzimy tam nagle ducha Izery. Tej Izery, zielonego aspektu, który idzie do środka. To bardziej przypomina coś w rodzaju wspomnienia, a w środku znajdujemy taki niewinny kwiatek zwący się pozostałością otchłani. Ta. Dodatek później wezwie nas w te okolice córka Izery Merifra, abyśmy pomogli w odparciu lekkiego ataku, cóż, sił otchłani. A w Dragonflight umieszczamy w tym miejscu jedną z kotwic, dzięki której sprowadziliśmy Izerę z powrotem na Azeroth. Jeśli w miejscu tym stanie Shadow Priest ze sztyletem Zalataw, to stwierdza ona następujące. Almost completely gone, as if it never existed. But the rift is deep and vast, and somewhere down there it stirs. Something has changed. The last prison weakens. We must prepare. W Battle for Azeroth podczas wspomnianego ataku widzimy tutaj otchłaniowe korzenia i zwalczamy voidowe manifestacje, a w Dragonflight rosną tutaj już piękne kwiatki. Kluczem do tej zagadki jest moim zdaniem miejsce zwane Rift of Aln. Jest to dosyć tajemnicze lorowo miejsce, ale zdaje się ono być taką jakby dziurą w wymiarze szmaragdowego snu, która zdaje się być taką szeroką pustką prowadzącą do, uwaga, Twisting Nether i Great Dark Beyond, to znaczy kosmosu, przejętego głównie przez siły otchłani. I nie jest to moja dopowiedź, to jest cytat prosto z książki Stormrage. Co ciekawe, fragment z tego miejsca posiadał przy sobie Archimond pokonany w Warlords of Draenor, co zaniepokaja Malfuriona i bezpośrednio poprzedza wydarzenia z Legionu i przez to podróżuje on do Valsharaf. I robi co? I wzywa tam Izerę. Oto jest więc moja teoria.
Korzenie Amyrdrasil wrosły głęboko w strukturę Szmaragdowego Snu, sięgając aż na dół do Rift of Aln. Siły otchłani poprzez Shadow Flame chcą dostać się właśnie do tego miejsca i tę dziurę rozszerzyć po to, aby władcy otchłani z kosmosu, do którego Rift of Aln prowadzi, mogły się przedostać do Snu, jak i w dalszej konsekwencji do Azeroth. I tak właśnie mniej więcej nadejdzie otchłań na Azeroth, prowadząc do wydarzeń z następnego dodatku. Iridikron jest postacią, która z całą pewnością swoją rolę w tym wszystkim jeszcze odegra. Być może na przykład zaabsorbuje on ten otchłaniowy głód Galakronda i sam stanie się drugim Galakrondem, którego trzeba będzie powstrzymać. A kto wie, może stanie się to jeszcze nawet w Dragonflight. My go w Dragonflight poznajemy, ale mowa o nim była już dawno temu. From the earth he draws strength. Our earth, our strength. He gave himself to the deep places. He gave himself to me. W omówionym wcześniej nagowo odchłaniowym tekście wspomniane jest, że Zalata przez ostatni czas coś kombinowała w tak zwanych głębinach. I zwróćcie uwagę. I to właśnie jest moim zdaniem dosłowny opis nowego odchłaniowo-wodnego dodatku, który być może będzie się nazywał Voidstorm na przykład, ale o tym kiedy indziej. Tajemniczą kwestią jest nawet samo przebudzenie Smoczych Wysp. Nigdy tak naprawdę nie dostaliśmy jednoznacznej odpowiedzi, dlaczego wyspy się przebudziły akurat teraz, ale sądzę, że nie jest to przypadek, a zaorkiestrowane to zostało przez siły inkarnatów. Iridikron orzekł, że Tytani mają nas w dupie i nie przyjdą nam pomóc z Fyrakiem w 10-2 i jednocześnie zaserwował nam szybki wykład z logiki formalnej. Tytani przyjdą dopiero, gdy planeta będzie zagrożona, bo tylko na niej im zależy. A z głodem Galakronda Iridikron spowoduje, że Tytani przyjdą, a on będzie na nich czekał. A więc, skoro Tytani przyjdą na skutek tego, to oznacza to, że działania Iridikrona i otchłani mało tego, że zagrożą Azeroth jako planecie, to znaczy pewnie Tytance w środku, to oni jeszcze wręcz chcą, żeby Tytani przyszli. Dlaczego? Uwaga na głowy, bo idzie właśnie lorowa eksplozja. Istnieje pewien szept Zalataw, który w zasadzie jest jej ostatnimi słowami do nas jako Shadow Priesta w Legionie. Szept ten nie dawał mi spać od lat. W finałowym rajdzie Legionu Antorus Magni nas teleportuje do samego tytanicznego tronu Pantheonu. Abortujemy tam Argusa, wszystko wesoło, aż tu nagle Zalataw nam szepcze. Long have we sought entry to this realm. To think we have a mortal to thank for giving us our foothold. Your service will be remembered. Co proszę? Jak to wejście? Co byśmy narobili? Nie chodzi raczej o fakt wejścia samej Zalataw uwięzionej w sztylecie, bo wracamy przecież z nią na Azeroth, a ona jest zajarana, jakby jakiś tysiącletni plan właśnie się ziścił. Co jeszcze więcej, w patchu 7.3.5 poprzedzającym Battle for Azeroth, kultyści otchłani się zgromadzili w okolicach wbitego przez Sargerasa miecza. Tam znajdujemy szaleńcze zapiski ogrowego kultysty, podobne do tych nagowych z Dragonflight. On tam mówi bardzo wiele intrygujących rzeczy, ale uwagę chcę zwrócić na ten fragment. Inne młoty, to znaczy kultyści Młota Zmierzchu, mówią o Argusie, o tym, który został przebudzony i o wielkim zwycięstwie, którego nasz wróg nawet nie zauważył. Uwięziony w tym tronie? Nie. Wolny. Wolny! Otchłań odniosła wielkie zwycięstwo, bo w jakiś sposób dostała się do wymiaru Tytanów. I teraz nie wiem, czy ten tron Pantheonu to ten wymiar sam w sobie, czy może raczej na przykład wejście do wymiaru mocy porządku, co miałoby pewien sens. Ale co ważniejsze, to zapewne właśnie dlatego Iridikron i spółka są przygotowani na nadejście Tytanów, bo mając ten dostęp, zasadzili na nich pewnie jakąś pułapkę. Prawdziwe pytanie brzmi, w jaki sposób niby oni się tam dostali? No i moi drodzy, mamy tutaj dwóch podejrzanych.
Pierwszym jest Illidan, którego okoliczności powrotu są dosyć tajemnicze. Jego dusza została ściągnięta z Twisting Nether przez Gul'dana i w ramach dealu była przetrzymywana w wymiarze Helheim Heli, z którego duszę Illidana ratujemy i w Nightholt wsadzamy do ciała. Może to wcale nie była dusza Illidana, na przykład. Z drugiej strony mamy tytankę Eonar. Jej jedynej nie schwytał Sargeras w czasie swojej płonącej krucjaty, a zamiast tego jej duszę odzyskiwujemy my z tajemniczej planety Elunara. A ostrzegał nas Ilgynov. The vessel of life disguises treachery. Beware the eyes of greed. Battle for Azeroth kończy się takim dosyć, nazwijmy to, mało satysfakcjonującym finałem Nyzofa, w którym po tym całym planowaniu, po tym wszystkim jak otchłań przewidziała jeden do jednego co się stanie i to jak się okazuje również w trwającej teraz przyszłości, Nyzof jakoś nie przewidział, że mu spuścimy w pierdol. To w ogóle nie miało sensu. Ale co jeśli ci teraz powiem, że ten brak sensu teraz ma sens? I co więcej, już wtedy nawet było to hintowane. W BFA po pokonaniu Nyzofa mamy dialog pomiędzy Alerią a Turalionem, w którym Aleria stwierdza, że mało tego, że po pokonaniu Nyzofa otchłaniowe szepty się nie uciszyły, to jeszcze wręcz się wzmożyły, tak jakby nowe głosy dołączyły do chóru. Któż może być nowym głosem w chórze szeptów otchłani, który pojawił się idealnie po tym, jak Nyzof odszedł z naszego świata? No raczej z całą pewnością jest to przecież sam Nyzof. W uniwersum Warcrafta, gdy istota będąca manifestacją danej mocy kosmologicznej umrze w wymiarze fizycznym, to jej dusza idzie do wymiaru tej mocy. Takiego jak Shadowlands jako wymiar mocy śmierci dla istoty śmierciowej. Albo jak demon, którego dusza idzie do Twisting Nether po śmierci i tylko zniszczenie jego duszy w tym wymiarze de facto go uśmierci. Czyż z konieczności logicznej nie wynika, że dokładnie tak samo dziać się musi z Oldgadami jako fizycznymi manifestacjami mocy otchłani i po śmierci ich dusza nie zniknie, a pójdzie do wymiaru otchłani, wróci właściwie. Tytani, gdy tysiące lat temu oczyszczali Azeroth z Oldgadów, nie uśmiercili ich, zauważmy, a uwięzili. Podobnież dlatego, żeby planetka nie cierpiała. Ale zwróćmy uwagę, że w momencie uwięzienia fizycznego cielska Oldgada pod Azeroth, jedynym uwolnieniem dla niego jest tak naprawdę śmierć właśnie. I być może właśnie dlatego przez całą historię Warcrafta Oldgadzi walczyli z nami samym jakby mózgiem, bo w czasie ich pokonania ich ciało może zostanie, ale dusza będzie mogła się uwolnić, aby ewentualnie kiedyś powrócić. W połowie Battle for Azeroth spotykamy się z Nyzofem w rajdzie Crucible of Storms, w którym Nyzof nas testuje walkami, czy jesteśmy wybrańcami, czy jesteśmy godni. Yes, you are indeed the ones I seek. The ones to turn the tide. I have dreamed your destiny, mortal. I od tego momentu stajemy się wybrańcem i heroldem Nyzofa, który ma mu służyć. With every choice, you become more my servant. Z każdym wyborem stawialiśmy się coraz bardziej jego sługą. Ale jak to możliwe, skoro nasze wybory prowadziły do pokonania Nyzofa? No być może właśnie dlatego, że jego pokonanie to było właśnie to, do czego Nyzof nas wybrał. Before the last shadow falls, the father of sleep shall savor his feast. Presence, something new, yet familiar. Yes, your coming was foretold in the rings. The long circle is nearly complete. Gdy w Dragonflight spotykamy Nyzofa w alternatywnej linii czasowej, to ten nas poznaje. I know you. What you were. What you will yet be. W
lore wielokrotnie stwierdzane było, że otchłań potrafi w pewnym sensie przewidywać przyszłość. W odróżnieniu jednak do na przykład brązowych smoków, nie wiedzą oni, która z tych przyszłości, to znaczy linii czasowych, to jest ta, w której się akurat znajdują. To właśnie jest te tysiąc prawd, o których zawsze mówią. Różne możliwości przyszłości, to znaczy właśnie różne linie czasowe. I dlatego Nyzow z linii czasowej, w której Oldgadzi wygrali, nas poznaje, a Nyzow z naszej linii czasowej wie, że to my go tutaj uśmiercimy, bo wie, że w tej linii czasowej jego czarne imperium przegrywa. A więc chce się ulotnić, aby wejść na cało ze swoimi otchłaniowymi władcami. Ja wiem, że to jest wszystko dosyć chaotyczne i pewnie jeszcze kiedyś w większym szczególe do tego wrócimy, bo to może zasługiwać na cały osobny filmik. A z Nyzowem jest jeszcze jedna tajemnica. W patchu 8.1.5 Nyzow realizuje układ z Zalataw. Ona przyprowadza do niego nas, a on w zamian ją uwalnia ze sztyletu, ale jednocześnie zastrzega, że ten sztylet musi pozostać z nim, aby posłużyć jego planom. Co się dzieje później? Uwalniamy Ażarę z Nyalofy, która akurat sztylet ten posiada z niewyjaśnionych dotąd przyczyn i przekazuje nam go ona, aby Rafion go wbił w cielsko Nyzowa, po czym sztylet wyparowywuje. Nie widzimy go więcej. Patrząc na to, że sztylet służył do więzienia potężnego bytu, jakim była Zalataw, która być może nawet jest piątym Oldgadem, tak nawiasem mówiąc, to może Nyzow sztylet w jakiś sposób wykorzystał po to, aby samemu się w nim jakby schować? Czy coś? Coś w każdym razie ewidentnie jest na rzeczy. W ten czy inny sposób Nyzow, jak i inni Oldgadzi Azeroth, Kafun, Yogg-Saroth i Yasharash powrócą, a nasze uśmiercenie ich było w istocie im na rękę, bo de facto ich uwolniliśmy. I być może powrócą właśnie drogą Rift of Aln w szmaragdowym śnie. Jesteśmy, moim zdaniem, w przededniu zrealizowania się otchłaniowych szeptów i spekulacji z bardzo wielu lat i jestem pewien, że następny dodatek to jest właśnie ten moment, na który czekaliśmy tyle lat. Ale hej, o tym przekonamy się już za miesiąc na Bliskonie. Może się pomylę co do czasu, ale nie sądzę, że co do istoty. Otchłań nadchodzi, a Oldgadzi wracają. Dzięki za słuchanie. Parę wątków znowu trochę obciąłem, bo filmik jest za długi, ale usłyszymy się ponownie już niebawem.